Dzień dobry. Katarzyna Dudek-Demidowska w Cieniu Jupiterów. Jesteśmy w restauracji Fratelli, w restauracji, która na Mieleckim Rynku jest już od dosyć dawna. Jednak niedawno przeszła taką znaczącą metamorfozę. Zostało miejsce, natomiast zmieniło się radykalnie menu i zmienił się wystrój. Mamy bardzo fajną restaurację, naprawdę na wysokim poziomie. Teraz mieliśmy taki bardzo trudny czas dla wszystkich, ale dla restauratorów było coś, no naprawdę, z czym trzeba było się zmierzyć. Zamknięcie dwumiesięcznej restauracji jakoś chyba wpłynęło też na waszą restaurację. Jak radziliście sobie w tym okresie? Tak, owszem, mieliśmy bardzo ciężko. Przez prawie 2 miesiące tylko dowoziliśmy. I za to też dziękujemy naszym gościom, że zamawiali i nas, i tylko to nas utrzymało. Było ciężko, ale myślę, że już teraz będzie coraz lepiej. Mamy odstępy zachowane, mamy metry, mamy mniejszą ilość gości. Myślę, że sobie poradzimy z tym wszystkim. Proponowaliśmy też w tym trudnym czasie jakieś tam wycieczki, które żeśmy robili. Była jakaś kuchnia kuchnia włoska, była japońska, szykujemy się do greckiej. Także jakoś próbujemy umilić naszym wszystkim gościom ten trudny czas, jaki mamy. Właśnie, tak jak wspomniałeś tutaj nam, no to czym się wyróżniacie, to są właśnie jest wprowadzenie weekendów czy tygodni z kuchniami z różnych zakątków świata. No jest to coś wyjątkowego u nas. Teraz w takim reżimie, wiadomo, będzie zdecydowanie trudniej. Możesz powiedzieć nam o jakichś najbliższych planach, jakie macie? Na pewno próbujemy od 1 czerwca wystartować z nową kartą. To wszystko, te rzeczy, które się działy u nas, na pewno wpłyną na kartę. Kuchnia włoska, hiszpańska, to wszystko pojawi się w nowej karcie. Ale myślę, że o tym powie nasz szef kuchni Andrzej za chwilkę. Nie próżnowaliśmy. Przez ten czas żeśmy dlatego robili te szkolenia, kursy, żeby zachęcić wszystkich naszych gości do przyjścia w nowej odsłonie. Czyli to nie był czas stracony, bo właśnie można było się wiele, wiele nauczyć, wiele podszkolić, dopracować tą kuchnię. Także bardzo się z tego powodu cieszymy i myślę, że rezerwacje będą, tak jak zawsze trzeba było czekać w kolejkach na stolik. Teraz będzie to na pewno zdecydowanie więcej. Myślę, że ten piątek, sobota, niedziela będą znów problematyczne, jeżeli chodzi o stolik. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Dziękuję wszystkim i zapraszamy. I jeszcze chciałem podziękować naszej całej ekipie fratelkowej, która pracowała bardzo ciężko w tej ciężkiej epidemii. Także na pewno dziękuję wszystkim, całej załodze, że została i była z nami. To trudny czas także dla pracowników, nie tylko dla właścicieli restauracji. Więc teraz mają zapewne większą motywację do tego, żeby spotkać się już z klientami, z gośćmi tej restauracji. Andrzej, jesteś szefem kuchni Fratelli. Jak poradziłeś sobie w tym ciężkim czasie? Czy coś to dla ciebie zmieniło, kiedy restauracja generalnie była zamknięta, nie była prowadzona w klasycznej formie, tylko z obostrzeniami? Dzień dobry. No troszeczkę nam zmieniło, bo niestety no, nie było naszych gości, tutaj restauracja była zamknięta. Dzięki Bogu mieliśmy dowozy, tak więc przetrwaliśmy ten ciężki czas. Nie musieliśmy nikogo zwalniać, tak więc wszyscy pracownicy zostali, może na pół etatu, no ale jakąś tą pracę utrzymaliśmy. No, miejmy nadzieję, że na dzień dzisiejszy restauracja już jest otwarta z ogródkiem i że to jakoś to ruszy i po prostu goście wrócą do nas i będzie jakoś tak jak dawniej. Tak. Dokładnie. Teraz przychodzi nowy sezon. Będą jakieś zmiany w karcie, jakieś pomysły, plany, które możecie zdradzić nam tutaj, chociaż trochę? Tak, planujemy, jeżeli wszystko pójdzie tak po mojej myśli, jakbyśmy chcieli, to na 2, najpóźniej 3 tygodnie chcielibyśmy wprowadzić nową kartę, która to będzie osłoną taką troszeczkę mieszaną, nie staropolską, tylko mieszane różne kuchnie, hiszpańskiej, troszkę włoskiej. Też próbujemy azjatyckich odsłon, z tego względu, że mamy fajnych sushi masterów tutaj. Dwie, trzy osoby, kręcimy sushi na dzień dzisiejszy codziennie, tak więc próbujemy w tą stronę pójść. Klasycznych polskich restauracji jest w Mielcu na tyle, tak więc będziemy próbować coś innego po prostu.
Też nie wiadomo, czy ludzi będzie stać na to, żeby mogli sobie wyjechać gdzieś za granicę, bo to nie wiadomo przez tą pandemię, czy będą jakieś wyjazdy, tak? Więc może ściągniemy ich w ten sposób do naszej restauracji. Będą mogli poczuć smaki świata właśnie we Fratelli. No, sushi jest potrawą, której, no, całą sztuką robienia potraw, której w Mielcu generalnie nie było albo nie zagościła na zbyt długo, ale dobre sushi na pewno do Fratelli przyciągnie trochę klientów. Przyciąga, dokładnie. Tak samo jak mamy jedynie w Mielcu wołowinę sezonowaną, którą zajmujemy się też już praktycznie półtora roku. Dokładnie tak samo jak sushi. No i też przyciąga to do smakoszy z całego świata, bo przyjeżdżają ludzie z innych firm, zagranicznych, że tak powiem. Próbują i mówią, że bardzo dobrej jakości wołowina znajdują się tutaj u nas w Mielcu. Podstawą jest dobry produkt, dobre przepisy i przede wszystkim świeżość, tak? Dokładnie. Zgadzam się jak najbardziej. Produkt to jest, nacisk na produkt to jest najważniejsze w dzisiejszych czasach, bo klienci są już bardzo, bardzo rozeznani w tym, co jest na świecie, gdzie indziej w restauracjach. Ludzi, tak powiem, bardziej stać już na to, żeby wyjść do innych restauracji i spróbować. Tak więc każdy walczy o tego gościa jak może. No i jakość, przede wszystkim jakość. I serce do gotowania. To jest gotowanie, to wielka sztuka, także dziękujemy bardzo. Dziękuję.